Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem wraz z Adamem opowiemy wam, jak złożyliśmy dobry komputer do gier z tańszych części. A więc na samym początku zajmiemy się płytą główną. Jest to Asus Z170 Pro Gaming z soketem LGA1151. Płyta obsługuje pamięci DDR4 oraz posiada obsługę SLI oraz Crossfire. 6 portów USB 3.0. Mamy też całe mnóstwo slotów PCI Express. Więcej dowiecie się ze specyfikacji w linku w opisie. Następnie przejdźmy do procesora, którym jest 4-rdzeniowa piątka 6400 o zegarze 2,8 GHz podbijanym do 3,2 GHz. W kartniku mamy jeszcze stokowe chłodzenie, które póki nie wymyśli się czegoś lepszego, będzie tymczasowo założone. Korzystając z okazji, procesor od razu umieszczamy w płycie głównej poprzez włożenie go w specjalną ramkę i zaciśnięcie jego razem z ramką w sokecie. Kolejną rzeczą jest pamięć RAM. W tym przypadku jest to 8 GB pamięci DDR4 od GoodRama. Sloty na płycie głównej są różnie montowane. Po sprawdzeniu, w którą stronę wkładamy kość pamięci, wystarczy, że włożymy ją z jednej strony, a z drugiej strony ją dociśniemy, tak by kość całkowicie weszła do slotu. Na ten moment możemy zająć się chłodzeniem procesora. W tym potrzebna będzie nam pasta termoprzewodząca, którą jest jedna z lepszych past, czyli Hydronal Thermal Grizzly. Po otwarciu opakowania nakładamy ze strzykawki niewielką ilość pasty na procesor. Tu warto nadmienić, że producent dorzuca instrukcję o różnych sposobach nakładania pasty, ale wybraliśmy ten sposób najbardziej sprawdzony przez lata w praktyce. Następnie na procesor zakładamy radiator z wentylatorem i mocujemy go na zatrzaski. Teraz możemy przejść do obudowy, którą jest Silentium PC z pleksą na bocznej ściance. Więc na samym początku zdejmujemy boczne ścianki obudowy, a następnie przeglądamy i porządkujemy przewody w obudowie. Pierwszym z podzespołów będzie zasilacz ATX o mocy 500 W, także od Silentium PC. Zasilacz zwyczajnie wkładamy i przykręcamy go od tyłu 4 śrubkami. Po przełożeniu kabla zasilającego procesor kładzie obudowę na boku i zaczynamy od wkładania tylnej zaślepki przy portach płyty głównej. W tym momencie możemy przejść do montażu płyty głównej w obudowie. W tym celu wkładamy ją i dopasowujemy ją do tylnej zaślepki i otworów montażowych w obudowie. Po czym przykręcamy ją lekko, przyciskając w stronę tylnej zaślepki. Następnym krokiem będzie poprowadzenie i podłączenie przewodów zasilania do płyty głównej. Podłączamy także wewnętrzny kabel USB, konektory przycisków zasilania, LEDów oraz przewody od przedniego panelu audio. Kolejnymi podzespołami, które wkładamy do obudowy, są dyski twarde, w tym dwa magnetyczne firmy Seagate'a oraz Samsung, pochodzące ze starego komputera, oraz jeden dysk SSD firmy Samsung. Dyski wkładamy w wyznaczone miejsce i przykręcamy je. Dysk SSD przykręcamy na płasko do ścianki w obudowie. Następnie do dysków podłączamy kabel SATA oraz zasilanie. Krańce przewodów SATA podłączamy do płyty głównej. W końcu nadszedł czas na kartę graficzną, czyli GTX 1050 Ti od Gigabyte'a z 4 GB pamięci RAM. Kartę graficzną po prostu wkładamy do wolnego slotu PCI Express, po czym ją przykręcamy, a następnie podłączamy do zasilania. Na zakończenie uporządkowaliśmy przewody i zamknęliśmy boczny panel obudowy. Dodatkowo dla lepszego obiegu powietrza dorzuciliśmy wentylator, który wyciąga ciepłe powietrze z obudowy. Na zakończenie zakładamy drugi panel boczny obudowy, po czym zdjęliśmy folię zabezpieczającą szybę. I tym oto sposobem zakończyliśmy składanie wszystkich podzespołów, z których powstał budżetowy komputer do gier, z czego cała konstrukcja jest przygotowana do przyszłej rozbudowy i powiększenia mocy obliczeniowej. Więc jeszcze raz dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka.